Dobra, 11.07, dopiero bym się obudził normalnie. Kurczę, co tu się dzieje? W ogóle nie wiem, jak zacząć, żeby było tak, że zacząłem. Nie wiem, nie wiem. Pewnie to, co mówię teraz, pewnie pocnę i wstawię gdzieś na początku i wyjdzie takie rozpoczęcie. Dobra, cześć, ja nazywam się Patryk Łopatko i bardzo miło mi was widzieć, chociaż was nie widzę, ale bardzo miło mi znów mówić do tego mikrofonu i siedzieć sam w pokoju i mówić sam do siebie. I jest to dla mnie bardzo ważne, ponieważ w końcu zacząłem coś robić ze sobą. A nie tylko spać do 11 którejś, 11 ileś, czy tam 12, czy tam 13, 13 to raczej po weekendzie się zdarza, ale spać długo i potem wstawać, nie robić nic i po prostu marnować swój czas, a w ten sposób robię to, co chciałem zawsze robić, bo to w końcu zacząłem kręcić te vlogi, bo nie dlatego, że wcześniej nie mogłem, bo mogłem, każdego dnia mogłem zacząć, tylko dlatego, że nie chciało mi się. Po prostu wczoraj wieczorem nie mogłem spać do 3 w nocy, rozmyślałem, co będę robił, co będę mówił, czym się zająć, jakie pomysły i tyle planów mi wpadło do głowy, więc już dzisiaj się obudziłem wcześniej niż 11, o 10, 20 chyba, czy tam 15, wyszedłem z łóżka, co dla mnie ostatnimi czasy jest naprawdę wyczynem, bo zawsze ostatnimi czasy śpię do około 11, jak nie dłużej, dłużej czasem, a raczej bardzo często się zdarza spać dłużej. No po prostu to, że wy mnie widzicie, dla mnie znaczy bardzo dużo, bo ja już zacząłem coś robić. Mam nadzieję, że to, co ja będę wam mówił, opowiadał, pokazywał, czy raczej was nie będę, no chyba, że lubię gotować, więc może nauczę was coś zrobić do jedzenia. To, co będę wam pokazywał, mam nadzieję, że będzie wam się podobać i że będziecie po prostu wracać tutaj z takim uśmiechem, że o, fajny, kolejny odcinek, obejrzymy sobie, ciekawe, co tam ma do powiedzenia, znowu może coś ciekawego nam pokaże, więc ogólnie tak. To jest przemyślenie moje na temat tego vloga, na temat w ogóle vlogów. Zaczniemy teraz. Vlogi stały się bardzo popularne w internecie, bardzo dużo ludzi je kręci, szczególnie w Polsce, w Stanach, to już w ogóle nie powiem. W Stanach szczególnie zauważyłem, że chyba zaczynają kręcić je ludzie po prostu, którzy są po prostu zamożni, wiedzą się w życiu i chcą pokazać swoje życie, pokazać co robią i takie tam. I stąd moja właśnie myśl, kupują sobie drony i w vlogach jest teraz modne takie, że jeżeli masz drona, na przykład na wstępie, kręcisz ujęcia tym dronem i przepraszam za ten szturchnięcie kamery. I w Ameryce jest to bardzo popularne, zauważyłem. W Polsce jak ktoś ma drona, to też oczywiście to zdaje, bo czemu nie? Ja nie mówię, że to jest złe, no tylko zauważyłem taki trend i mówię o tym. W tym vlogu nie będzie czegoś takiego, bo nie mam drona. No chyba, że będę rzucał aparatem, ale on jest mojej dziewczyny i może się chyba trochę zdenerwować. Więc nie, raczej nie będzie takich ujęć. Tak, ale drugim ważnym aspektem jest muzyka. Muzykę robię sam. Lubię to robić. Robię to już od dłuższego czasu z przerwą dłuższą. Teraz właśnie mów w ogóle ten okres, który ja nic nie robiłem teraz. I teraz zaczynam coś robić, to jest naprawdę dla mnie coś wielkiego. Dzisiejszy 1 luty jest wielkim dniem dla mnie dzisiaj, bo zaczyna się coś robić, zaczynam. I muzyka w tych vlogach, która będzie zrobiona w pełni przeze mnie. Będę co rano robił utwór, który będzie po prostu w danym odcinku przeplatany, nie? Jakieś tam jego fragmenty. To, że robię pętle hip-hopowe, to będą to po prostu pętle hip-hopowe trochę. Czasem o brzmieniu innym, czasem o hip-hopowym, no po prostu takie... Szczerze to nawet nie zauważycie, bo w vlogach teraz ta muza taka jest, a ja słuchając swojej muzyki czasem stwierdzam, że ten fragment jest spoko, jeżeli by on trwał po prostu 20 sekund, czy tam 15 w jakimś vlogu, to byłoby spoko, nikt by nie zauważył, każdemu by się podobało, ja tak będę robił. Potem wszystkie piosenki, które będą w tym vlogu, będą wykorzystane w tych moich vlogach, oczywiście też będą umieszczone na kanale, jakby się komuś spodobało, co bardzo będzie mnie cieszyć. I przy okazji to, że kręcę tego vloga i przynajmniej będę robił muzykę co rano, żeby była we vlogu. Może nie co rano, może też wieczorem, zależy, ale codziennie, przynajmniej wtedy, kiedy będę kręcił, więc to jest bardzo fajne. Kolejną moją zawką jest rysowanie, więc może nie codziennie, bo to już może trochę inaczej być, ale zobaczę. Ale też może się pojawiać dużo takich właśnie ujęć, jak ja rysuję, a ja bardzo też lubię dużo opowiadać o swoich pracach, które... Rzeczy do rozkminy są w tych moich pracach zawsze, w tym, co rysuję, albo w tym, co robię w ogóle, we wszystkim. Staram się... Tak jakby we wszystkim ja sam odnajduję drugie dno, o którym bardzo lubię opowiadać znajomym. Oni potem mówią mi, Patryk, za dużo gadasz. I w ogóle wyłącz te zdjęcia tych twoich obrazków, bo mi się nie chce słuchać. Może nie mówią tak, ale czasem ja się tak czuję. Więc po prostu będę wam to pokazywał, bo tutaj mogę sobie wszystko pokazać, opowiedzieć o wszystkim. A kto będzie chciał słuchać, to będzie słuchał, a kto nie będzie chciał słuchać, to wyłączy po prostu, nie? Będzie dużo gadane tutaj, będzie dużo pokazywane. Będę po prostu robił coś w końcu i nie będę siedział tylko z dupą. Kurde, rozgadałem się bardzo.
No właśnie o tym mówię, że ja już mam nagrane 7 minut mojej gadki, która jest taka sensowna, te 7 minut jest w miarę sensowna, jak to potniemy, wyjdzie trochę mniej oczywiście. Nazywajmy to po prostu vlogiem, żeby było mi wygodniej. Tytuł życia. Wczoraj w ogóle wymyśliłem ten tytuł, który nie jest w ogóle jakimś tytułem polotnym, jednak myślę, że idealnie pasuje do tego, co będę tutaj robił. I taka mała dygresja, taki żarcik, bo zauważyłem, gdybym nazwał to o życiu, to tytuł jest banalny, taki kurczę, jak ktoś sobie pomyśli, co to w ogóle za tytuł jest, co to za filmiki są jakieś słabe. A jakbym napisał po angielsku About Life na przykład, no to już w ogóle, About Life, no to chyba będzie o życiu. A to już w ogóle, to już by się zlecieli, kurczę, jaki ty oglądałeś About Life najnowszy. I śmieję się z takiej, tego, że w Polsce teraz częściej używamy jakichś nazw po angielsku, angielskich, na jakieś rzeczy, które moglibyśmy równie dobrze nazwać po polsku, ale po polsku one tak dobrze nie brzmią i po prostu wiecie, o co mi chodzi, nie? Tak samo drugim takim moim przykładem, jak już o tym mówię, ten vlog to będzie bardzo duży, bardzo różnie przeplatany, bo jak ja się rozgadam, to ja potrafię tutaj mówić o tym, za chwilę przeskoczyć na inny temat i wiecie, będę trochę lawirował, ale potem będę się starał to zebrać do kupy, żeby to wszystko było sensownie, jakby miała ręce i nogi na tym filmie. Druga rzecz, o której chciałem mówić z tym, że taka krótka. Jak ludzie robią koszulki, noszą koszulki, są koszulki jakichś miast w Polsce i mają I love Kraków. No to nie lepiej brzmiałoby na przykład kocham Kraków? Wydaje mi się, że tak. Ale to taki mój tylko pomysł. Co do samej formy. Jak widzicie, ja już się rozgadałem, a mamy dopiero 11 rano. Gdzie ja wstałem 40 minut temu, a zrobię jeszcze dużo rzeczy, więc dziennie będzie pojawiać się kilka odcinków, zależy od mojej gaduszki, ale myślę, że dwa to będzie minimum, bo nie chcę wrzucać takich długich filmików po 25 minut, bo to się potem źle ogląda. Sam wiem z doświadczenia, że zacząłem mieć dużo czasu i niechętnie się ogląda całość i ludzie to wtedy wyłączają i ja też bym to wyłączył. A co to tutaj? No nagrywam sobie. Właśnie teraz? No. Jestem na wizji? No, nie wiem, bo nie widać cię, ale... Ja nagrywam dalej, ale moja dziewczyna wróciła ze szkoły i będzie się ze mnie śmiała teraz. Śmieje się ze mnie, jak ja tutaj mówię sam do siebie i sam się śmieję przez to, że ona tu jest. Że dobrze mnie widać? Tak. O, spoko. W sumie to na tyle, jak na razie. Zobaczymy się jeszcze pewnie później. Jak coś mi przyjdzie do głowy. Aha, i czasem niektóre momenty mogą być nagrywane bez mikrofonu, bo jak będę w kuchni, to zaniesienie tam laptopa, karty dźwiękowej i w ogóle podłączenie tego wszystkiego w kuchni na jakieś 15 minut dla mnie mija się sensem, a jakbym chciał wam pokazać to, co chcę wam pokazać, to myślę, że wystarczy. Ten mikrofon w kamerę. Dobra, no to tyle w pierwszym odcinku. W pierwszym odcinku pierwszego dnia. Do zobaczenia. Dziwnie mi, nie wiem teraz, czy zobaczymy się jeszcze dzisiaj, czy zobaczymy się w innego dnia, w innym odcinku. Ale myślę, że jeszcze dzisiaj, na pewno. Ja teraz zabieram się za zrobienie muzyki do tego, co będziecie oglądać, jak powiedziałem. Więc do zobaczenia.